Od symbolicznego przekazania klucza do miasta we wtorek przed Urzędem Miasta Legionowo tradycyjnie już zainaugurowano kolejną, siódmą już edycję legionowskich senioraliów. Od teraz przez niemal cały miesiąc w Legionowie zostanie zorganizowanych szereg imprez przeznaczonych dla starszych mieszkańców Legionowa. Odbędzie się cykl różnych imprez skierowanych i organizowanych przez seniorów. Głównie Uniwersytet Trzeciego Wieku, bo no, nie włączyły się w te działania takie organizacje jak Związek Emerytów. Współpracują z nami regionalne koło diabetyków, osób niedowidzących, kombatantów i tak dalej. Czyli każdy, kto chce uczestniczyć z seniorów w senioraliach, musi wejść na stronę internetową albo stowarzyszenia, albo uniwersytetu, albo po prostu przechodząc wejść do uniwersytetu i dowie się o wszystkich imprezach. Pierwsza duża impreza odbyła się już następnego dnia, czyli w środę w poczytalni. Była to konferencja Kardiologia i telemedycyna w opiece nad seniorami. Jej organizatorami było Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja oraz związana z nim przychodnia rehabilitacyjna Moja. Konferencja została przeprowadzona we współpracy ze specjalistami z dziedziny kardiologii z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Chcemy skrócić drogę do kardiologa, ponieważ chcemy, żeby w sprawach naszego zdrowia wypowiadali się najlepsi specjaliści w tej dziedzinie. Dlatego właśnie mamy porozumienie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, najlepszymi kardiologami, którzy z nami będą współpracowali. Będziemy wypożyczali aparaty Holtera, gdzie każdy będzie w przeciągu 4 dni nosząc ten aparat mógł sprawdzić pracę swojego serca na przestrzeni tych 4 dni, przyjść do nas, odczyta to kardiolog i da odpowiednie zalecenia. Osoby ze zdiagnozowanymi problemami z sercem będą mogły następnie liczyć na fachową opiekę w przychodni Moja, powstałej z inicjatywy szefa Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W naszej przychodni Moja przy ulicy Piłsudskiego 3, wejście od Kopernika, poza rehabilitacją ogólną, taką można powiedzieć, będzie również rehabilitacja kardiologiczna, bo nie ma nic gorszego dla serca, jeżeli siedzimy na kanapie, jeżeli oglądamy telewizor, mało się ruszamy. Dlatego będziemy się starali osobom chorym kardiologicznie podpowiadać, co powinni zrobić, żeby maksymalnie przedłużyć swoje życie. Inne wydarzenia zaplanowane na tegoroczne senioralia to wieczorek taneczny z okazji inauguracji roku akademickiego Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który odbędzie się 10 października, 6 Legionowski Marsz Różowej Wstążki zaplanowany na 17 października oraz kolejna, 8 już, odsłona artystycznych potyczek wokalnych seniorów. Dużym wydarzeniem będą wokalne potyczki seniorów, które urosły do imprezy międzywojewódzkiej. Przyjeżdżają zespoły z różnych miast naszego regionu, czyli Mazowsza, ale i nie tylko. To będzie 28 w sali widowiskowej. Będą to soliści, duety i zespoły churalne. Serdecznie zapraszamy. Tegoroczna odsłona legionowskich senioraliów zakończy się 30 października obchodami Światowego Dnia Cukrzyka. Na tę okazję zaplanowano wykład oraz badania przesiewowe i pomiar ciśnienia krwi tętniczej. Zapraszamy wszystkich seniorów.